Biogazownia. Przemyślany wybór, czyli o biogazowni w obiektywie. Biogazownie rolnicze są instalacjami, w których może być pozyskiwany biogaz z surowców rolniczych oraz produktów ubocznych rolnictwa, m.in. z nawozów naturalnych, odpadów z produkcji rolnej, odpadów przemysłu rolno-spożywczego lub celowych upraw energetycznych. Biogazownie, w przeciwieństwie do elektrowni wiatrowych, wodnych czy słonecznych, mogą produkować energię niemal bez przerwy przez 85-95% godzin w roku, a na dodatek cały czas w tej samej ilości. Są tym samym jednym z najbardziej stabilnych oraz efektywnych odnawialnych źródeł energii. Dzięki jednoczesnej produkcji prądu i ciepła całkowita sprawność systemu wynosi w biogazowniach nawet 80%, podczas gdy przy spalaniu biomasy, np. słomy w elektrowniach czy kotłowniach, ten wskaźnik jest mniejszy niż 30%, a w elektrowniach słonecznych jeszcze niższy. Biogazownie rolnicze to instalacje, w których surowcem produkcyjnym mogą być zarówno odpady z hodowli zwierzęcej, takie jak gnojowica czy obornik, jak i pozostałości z produkcji rolnej, np. słoma, liście buraków oraz ziemniaków, kiszonki traw czy kukurydzy. Przetwarza się je w szczelnie zamkniętych komorach fermentacyjnych, dzięki czemu zapewnione są odpowiednie warunki dla procesu fermentacji beztlenowej, a towarzyszący mu specyficzny zapach nie wydostaje się na zewnątrz. W trakcie procesu następuje rozkład substancji w warunkach beztlenowych, co powoduje powstanie tzw. biogazu, zawierającego głównie metan i dwutlenek węgla. Jego nazwa wzięła się z tego, że powstaje on w wyniku naturalnych procesów biologicznych zbliżonych do trawienia w przewodzie pokarmowym zwierząt. W procesie fermentacji oprócz biogazu powstaje tzw. masa pofermentacyjna, którą przechowuje się w specjalnych zbiornikach lub lagunach, aż do pojawienia się możliwości wykorzystania jej jako nawozu w odpowiednich porach roku. Szczelne zamknięcie zbiornika lub przykrycie lagun pozwala na odzysk biogazu. Jesteśmy na terenie instalacji biogazowni rolniczej o mocy 1,99 MW na godzinę. Instalacja składa się z dwóch zbiorników fermentacyjnych i dwóch zbiorników pofermentacyjnych przykrytych zbiornikiem na gaz i cała instalacja jest instalacją szczelną. Musi być szczelną, dlatego że my produkujemy gaz i nie możemy sobie pozwolić, żeby gaz nam uciekał. W produkcji energii elektrycznej wykorzystywane są produkty roślinne, głównie kiszonki trawy i kukurydzy, a także podsusze i susze owocowe. Podawane one są do dwóch pojemników stojących na wadze. Dwa razy dziennie mniej więcej napełniane są te zbiorniki i potem proces cały już jest sterowany przez komputer, który dawkuje w równych dawkach co godzinę produkt do komór fermentacyjnych. Mamy dwie komory fermentacyjne, w których proces odbywa się w granicach 48-49 stopni. Przyjmujemy, że ten proces fermentacji metanowej trwa tam 70 dni. Następnie masa fermentacyjna przepompowywana jest do dwóch zbiorników pofermentacyjnych. Nad tymi zbiornikami są wybudowane dwa zbiorniki na gaz, wyposażone w dwie membrany, zewnętrzna i wewnętrzna. I wewnętrzna utrzymuje się w zależności poziomie i zależności od wypełnienia gazu w zbiorników na gaz. Gaz następnie pobierany jest przez dwa silniki spalinowe, specjalnie stosowane. To są 12-cylindrowe silniki Jenbachera, podłączone do generatora prądu. Wytwarzany jest prąd w niskim napięciu, następnie podawany jest prąd na stację trafo. Tam jest podwyższany do średniego napięcia, do 15 tysięcy i podawany jest do sieci. Sprzedajemy energię elektryczną do sprzedawcy z urzędu. Biogazownie rolnicze są instalacjami wspomagającymi ochronę środowiska i wbrew nieprzychylnym opiniom nie trują.
poprzez wytwarzanie energii z odpadów rolniczych zapewniają ich bezpieczne zagospodarowanie, tym samym ograniczają miejsce potrzebne do ich składowania w gospodarstwach, a wytwarzany przez nie nawóz posiada lepsze właściwości niż te same substancje przed poddaniem ich fermentacji. Ponadto intensywność zapachowa odpadów po przetworzeniu w biogazowni jest znacznie mniejsza niż tych samych odpadów stosowanych w rolnictwie w postaci surowej. Właściwie zlokalizowana, zaprojektowana i eksploatowana biogazownia nie powinna być bardziej uciążliwa dla otoczenia niż przeciętne gospodarstwo rolne. Biogazownia rolnicza o mocy 1 MW, pracująca średnio przez 8000 godzin w ciągu roku, wytwarza 8000 MWh energii elektrycznej. Instalacja taka może zatrudniać około 9 pracowników. Biogazownia jako taka jest najbardziej stabilnym źródłem energii odnawialnej i napędzającym gospodarkę lokalną, dlatego że zatrudniamy pracowników, odbieramy produkty od miejscowych, okolicznych rolników. Dostarczają nam te produkty przewoźnik też miejscowy, który też z tego żyje. My płacimy podatki do gminy, gmina dysponuje środkami większymi. Mamy możliwość także dostarczenia ciepła takiego dla mieszkańców, dla przemysłu jest taka możliwość. Korzyści płynące z założenia biogazowni i jej dalszej eksploatacji, takie jak możliwość produkcji i sprzedaży własnej energii elektrycznej, ciepła oraz nawozów, gwarancja długoletnich kontraktów na zbyt upraw roślin energetycznych, możliwość pozyskania nawozu o wyższych właściwościach niż surowa gnojowica i obornik, zagospodarowanie nadmiernych ilości odpadów produkowanych w gospodarstwie, wzrost niezależności energetycznej gminy, poprawa klimatu inwestycyjnego poprzez możliwość na przykład wykorzystania ciepła wytwarzanego w biogazowni, możliwość poprawy lokalnych dostaw energii, wzrost bezpieczeństwa energetycznego na wypadek awarii zostały dostrzeżone w innych krajach Europy i na świecie, gdzie od kilkunastu lat rośnie wykorzystanie biomasy na cele energetyczne, w tym energii produkowanej z odpadów rolniczych w biogazowniach. Globalnym pionierem i liderem tej technologii są Niemcy. Wykorzystanie biogazu wespół z innymi technologiami OZE daje ponadto możliwość częściowego uniezależnienia się od importu surowców energetycznych oraz wykorzystania w jak największym stopniu własnego potencjału energetycznego. Polska, z uwagi na znaczny areał przeznaczony na uprawy i hodowlę zwierząt, również posiada wysoki potencjał do realizacji biogazowni.